miałem do wyboru różne punkty w Krakowie, a ja Hutę wybrałem dlatego, że tu są ludzie ze wsi. Tutaj, jak ja się wprowadziłem, tu było tyle zieleni, nie było budynków jeszcze. Tu przepiórki się odzywały, które ja tak dobrze znam ze wsi. Ja byłem w zarządzie Związku Plastyków. Myśmy zaproponowali tutaj budowę pracowni plastycznych. Tato skończył 100 lat i oczywiście, jak się tylko przypomni o wystawie, to tato mówi, no tak, ale trzeba by coś nowego, żeby coś nowego pokazać, prawda? No i to go wtedy tak deprymuje, ale z drugiej strony podziwiam. No i ten rzeźbiarski uścisk dłoni, który, bo to jest też może recepta na długie życie, że to jest ciężka rzeźbiarska praca fizyczna. Pan przede wszystkim rzeźbiarzem i malarzem. Interesuje pana fizyka, astrologia. Jak łączy pan te różne dziedziny? Jak ja łączę? To znaczy, ja ich nie łączę. One są we mnie, te zainteresowania. Bardzo dużo czytałem, studiowałem. Pojechałem do Paryża w 1956 roku. Na stypendium artystyczne. Na stypendium, tak. I ja się przekonałem, że my jesteśmy zapóźnieni. Awangardowa sztuka opierała się z jednej strony o najnowsze naukowe podstawy, a równocześnie o sztukę prymitywną, ludów prymitywnych, Murzynów, Australczyków. I mnie to po prostu w jakiś sposób zaczęło się wszystko wiązać. Jak czytam starego człowieka i może to on na końcu mówi, cóż, przegrałem. Nie przegrałem. Wypłynąłem za daleko. Pomysł tej wystawy bierze się z chęci rozwinięcia współpracy między trzema instytucjami. Pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Nowochódzkim Centrum Kultury. Jak się panu mieszka w Nowej Hucie? Bardzo dobrze. Tu przecież była żona moja. Życie się tak strasznie kręci, jak ta śliwka po prostu. I potem to są rysy tych napięć człowieka, jak i drzewa, które żyło w takim kącie pomiędzy płotem a ścianą. I szukało światła, szukało słońca, szukało życia i powietrza, ale i szukało gwiazd tak samo. I tutaj profesor Waniek się wpisywał, jak 100 lat miał. I jest prośba, żeby też tatuś podpisał tutaj. O, tu są wszyscy różni artyści właśnie. Tu są podpis, tak. Paulin Wojtyna. Tak. I dzisiejszy dzień i tak, może i tatuś, też. 29. 11. Tak. Dobry wieczór, panie profesorze. To ja, Teresa. Teresa Kotkowska przecież. To ja. Wieczna Teresa Kotkowska. Chciałabym być zawsze wieczna, wszędzie. Ale to profesor jest wieczny. Mieliśmy zamiar, żeby pokazać co najmniej 100 prac na stulecie. Ale okazało się to niemożliwe, jest ich trochę więcej, bo chcieliśmy pokazać w miarę wszelkie drgania umysłu i talentu profesora, poczynając od rzeźb bardzo klasycznych, ciężkich, jak choćby Che Guevara, te rzeźby tracą swoją siłę i przechodzą w dosyć ulotne, kręcące się przedstawienia, które odnoszą się trochę do strefy naukowej. Panie profesorze, pozwoli pan, że podziękuję panu w imieniu miasta, w imieniu mieszkańców Krakowa
za to wszystko, co pan zrobił dla naszego miasta. Pozwolę sobie panu wręczyć odznakę za zasługi dla Krakowa, honoris gratia. Panie Wojewodzie, bardzo proszę o przyjęcie z podziękowaniem za wszystko, co pan zrobił dla naszego miasta. Proszę bardzo. Trudno tak powiedzieć coś dobrego, coś przyjemnego dla ludzi, z którymi człowiek pracował lata, z którymi usiłował jakoś zmieniać świat po prostu. Więc wszystkim, których dzisiaj spotykam, dziękuję bardzo za naszą dobrą współpracę. Dziękuję.